asysty a gra dziś już po raz 17 w tym sezonie. Jest Marcelo, dobre dośrodkowanie był Rafael Varane, podbija piłkę. Ostatni mecz jest nawet gwiazdą Walencji, bo w tym ostatnim meczu z Atletikiem. Na prawą stronę tutaj jest Carvajal. Kto zbierze piłkę? Jest dobrze ustawiony. Serie A, uwaga. Jest już przy piłce Marcelo. Dobrze ustawiony jednak Ezeki do idealnie wbiegającego w tempo z głębi pola Fabiana Orellany. I tych obrońców przede wszystkim, czyli Ezekiel Agaraya oraz Eliakima Mongali. Zamknęliśmy pierwszy kwadrans. Rozmawialiśmy z Tomkiem Ćwiąkałą przed rozpoczęciem tego meczu, bo wiemy, że dziś europejskie puchary, ale mieliśmy takie przeczucie, że Marcelo na pole karne. Wybija Agaray, jeszcze jest z kontrą Valencia. Munir, świetny powrót Sergio Ramosa. Czy zdąży Marcelo? Garay. Padł Marcelo, nie podnosi się z murawy. Valencia kontynuuje grę, sędzia jej nie przerywa. Nani nie do... Oj, ale to było bardzo ostre wejście. Moim bardzo. Zdaniem tutaj jest... Mongela. I teraz mamy właśnie taki fragment, o którym mówił Woro. Sprawdzimy. Simone Zaza. Sergio Ramos. Ronaldo. Sezonu Primera División. Największa obecnie perełka. Wychowana właśnie na Estadio Mestalla. A Suarez rozgrzewa się prawdopodobnie dlatego, że tutaj urazu mógł doznać Ezekiel Garay. To mogło z pozycji stopera w tym sezonie, ale wyglądało to momentami katastrofalnie, więc... Lepiej dla Valencji. Celta Valencia. Cały czas 2-0. Piłkarze Valencji, bo będą mieli problemy w końcówce meczu. Cancelo, jeszcze nie koniec. Jeszcze Toni Kroos. Dośrodkowuje Benzema, skrywa do środka. Tutaj jest Ronaldo, ale jest także Ezekiel Garay. Ale zrobił się kocioł. Juan Cancelo pozbawił chyba w tej sytuacji typową interwencję Diego Alvesa. Później lewą noście Luka Modric, 14, Casemiro, 8, Toni Kroos. 10 James, 9 Karim Benzema i 7 Cristiano Ronaldo. Zgasił piłkę natychmiast do ziemi. Marcelo do Benzemy, Karim Benzema. Benzema jeszcze wycofa, uwaga Marcelo. Zablokował pojedynki z francuskim obrońcą. Tutaj widzimy tę poprzednią akcję i strzał słabszą nogą Marcelo. Dani Parejo. Ezekiel Garay. Marcelo. Enzo Perez. Teraz Modric, Carvajal, to nie było najlepsze dośrodkowanie, już chyba nie do końca czysto trafił w piłkę jeszcze. Nie ma jedenastki, jeszcze Carvajal, kto to wykończy? Pewnie zapyta, dlaczego tak późno, Gareth Bale, pierwsza akcja Bale'a od razu. Jeszcze raz, Cristiano Ronaldo, przed nim Ezekiel Garay. No tutaj nie oczywiście. Teraz Kroos. Toni Kroos, Bale, Kroos, Benzema ze strzał na was. Bale. Za kadencji Woro wróci do tych swoich najlepszych czasów. Myślę, że Lali. Przegrał pojedynek. Marcelo w tej poprzedniej sytuacji. Podejrzewam, że może dostać dzień albo dwa dni wolnego. Czeka na dośrodkowanie. No i kto okazał się ostatnią instancją po raz kolejny? I Kroos. Marcelo. Marcelo. Jeszcze był Ronaldo, ale... Jeszcze Real. Toni Kroos. Toni Kroos. Prostopadle. W kierunku Benzemy podbija Garaya, ale to nie była najlepsza interwencja Garaya w tym... W kolejce to widzieliśmy też w tej. To był bardzo dobry mecz.